Chciała na łyko, żeby ją ogolić jak pracę. Tak, i to dziewczyna to troszkę nie bardzo dużo kosztuje. Pan mi do góry wyjdzie. Super. I jeszcze do góry.
I teraz tak. Ja mogę lubić kupić? Nie. Czy lubić kupować? To będzie problem, bo jak ja mówię życie, to wszystko musi być napisane. A gumką taką delikatną, gdzie pani jakiś kucyczek zrobiła? Ja jej robię, tylko ona zajmuje zaraz. Ani spinek nie nosi, ani małpa, spinki, ma gumeczki. Ale wszystko zdejmuje z głowy. Zakłada, obejrzy się w lusterku i koniec. No bo ja w miejscu jako taką dziweczkę, prawda, zrobiła, to to wszystko musi być zapuszczone, żeby ona to ładne kucyczeczko mogła mieć. O to. Będziesz robić sobie z tej kucyki takie jak Pippi Langstrumpf? Tak. Na pewno. Będziesz wiedziała kucykę? Tak? Dobrze. To pójdziemy na halę, kupimy spineczkę, gumeczkę, tak? Pójdziemy, kupimy nową spineczkę. A reszta jest to... Zresztą to będzie oddzielone od brzydki, bo w tej chwili ma radę, prawda? Ja mam brzydeczkę, to będzie miała krótsze, to będzie pani wiedziała, które trzeba tutaj wziąć. Żeby też zaraz spinać, dlatego ona tak miała, ale jest taka grzywa i już jej się stąd zrobiła. Właśnie, a ona tutaj jak na ten zirek, tak jak pani mówiła, to one muszą po prostu być, jak będą dłuższą, to będą cięższe, to będą ciężarów, to będą tutaj się ładnie składały. Tak. Teraz to ma dłuższy fotel, jak była mała, to jest zupełnie taki blok na górze, tylko miała włosków i taki skręcony. O, to możemy się teraz o tej kucy? Możemy. Dobra, to jest super główeczka teraz. I możesz sobie zamknąć oczka. Tak, pijeczka. Tak, tak, tak. Tak, jak przy kąpaniu, tak? A powiedz mi, lubisz się kąpać? A czym się bawisz, jak się kąpiesz? To jest o, super. I tak cały czas trzymamy oczka, to się też trzymamy. Super. Jeszcze chwileczkę. Ale ładnie. Jeszcze. Zaraz idziemy kupić spineczki. Karol to cię w ogóle nie pozna, jak przyjdzie. Co to za pieniążka? Dobrze, już rozmawiać. Jeszcze coś zrobimy. Ale coś fajnie. Ktoś by to już ma 8 minut. Tak. Dziadkowi puszczę pierwsze strzyżenie z ludźmi. Słuchaj, później zadzwonię do dziadzia i opowiesz, jak pani cię odcinała włoski. No dobra, to później tylko zapału drugiego, to jeszcze zrobimy ten... Zapału drugiego, tak? A to się jakoś robi? No ja wiem, to jest telefon, nie? I teraz przechyl z drugą stronę, to mamy przechyl główeczkę, w tą stronę przechyl, super! I tak trzymamy, dobrze?